zaczynamy od tego, że zdejmujemy korpusy górne, odstawiamy, wtedy się nie zmiata pszczół przybiegnie do gniazda. Od miesiąca nie były zaglądane. To jest pszczoła z Rumunii, z firmy Apis Donau. Bakwast przy udziale hodowcy Paula Jungelsa z Luksemburga, symbol bakwasta AD54. Zaczynamy, tylko ja nie wiem, czy będę miał siłę to unieść, bo to waży no, taki korpus z miodem ponad 30 kg, bo ja mam lat 74. Także proszę się liczyć, synu, z hasłem przerwa i zniesiesz mi ten korpus na dół, bo ja go mogę nie dźwignąć po prostu. Ja. O, nie. Nie dam rady. Nie dam rady tego. O Jezu, kochani. Pan operator ten korpus z miodem poniesie na dół. Puszczamy teraz dymek malutki i następny korpus znosimy u siebie na dół. O matko, jeszcze cięższy. O. On jest jeszcze trzej cięższy jak ten czwarty. Zobaczymy, coś mnie jedna pszczoła próbuje atakować. Na chwilę założymy. Tutaj wyciągniemy jedną ramkę, żeby pokazać z tego korpusu. To jest drugi korpus od dennicy. Tak wygląda drugi korpus. To była ramka pracy, którą pszczoły zalały miodem. Ramka pracy. Mój błąd, nie miałem czasu, powinienem ją wyjąć i trutnia wyciąć. Z tego samego korpusu sąsiednia ramka. Drugi korpus od dennicy. Dobra, zdejmujemy korpus. Tym razem ojciec może dźwignie, bo jest mniejsza wysokość. To byle do oczu mi nie grozi. A w ubiegłym roku prezes Kowal Płoński od Budziszewski pocieszył Irek. U mnie jeden chłopak na ciebie, mojego koła miał jeszcze lepszy wyły, jeden krzawik poszła, jak dźwignął korpus z miodem. Tam masz uszy z boku. Wiem. Chciałem zobaczyć, czy krata była. No więc okazuje się, że ta rodzina została zostawiona bez kraty odpłodowej. Pszczoły
poprzez miód pograniczny w Matkę Czerwieni. No i cóż mogę powiedzieć? Będę miał problem zazimowanie tejże rodziny. Bo tu moim zdaniem jest matka bardzo, ale to bardzo ograniczona w czerwieniu poprzez pierzgę i plasty z miodem. Ale za chwilę zobacz. Nie wyciągam nigdy ramek skrajnych, które są na pewno z pierzgą albo z miodem, żeby nie nagnieść pszczoły. I proszę o zbliżenie. Mamy to, co powiedziałem. Trzecia ramka od ściany jest całkowicie... A królowa w której jest ramce? Królowa, czyli matka, jest najczęściej na ramce, która jej umożliwia składanie jajeczek. No ale która to będzie ramka w tym ulu? A tu w tym momencie? W tym momencie to myślę, że tu nie będzie ramki, która by umożliwiała pszczol matce czerwienie, bo tu chyba będą wszystkie ramki wypełnione przefermentowanym pyłkiem, który się wtedy nazywa w przelazwie pierzga. Pierwsza ramka, którą wyciągnę. Bardzo cenna ramka na późnoletnie czerwienie i na wiosnę, ale teraz musimy jeszcze matce umożliwić czerwienie. Tu jest ramka druga z boku, z jednej strony, jest u ciebie pierzga, z drugiej strony pierzga i miód już zasklepiony. Odkładamy, będzie to odsklepione. A ten korpus będzie wypełniony suszem tegorocznym po miodobraniu. I tam także dwie ramki węzy. Miód zasklepiony. Płyn. Bez problemu będzie wykręcony, bez konieczności zeskrobywania miodu. Ile może być pszczół w takim jednym ulu? W tym ulu jest na pewno około 80 tysięcy, na pewno. To jest na bank 80 tysięcy, około 10 tysięcy, pszczoły kraińskiej bądź warpasta wchodzi na kilogram. Przy pszczole kaukaskiej, która jest mniejszą pszczołą, w kilogramie pszczół można się doliczyć, byli tacy, co liczyli. Około 12 tysięcy pszczół. Pszczoła kaukaska, osobnik dorosły, robotnica, waży 90 mg.
tą ramkę pozostawiam. Jest tu pierzga. Jest. One wszystkie z tych ramek wychodziły i usiadły na tych, co zostały. Pszczoły w tej chwili, ponieważ żeśmy nie spędzali pszczoły, główna siła rośliny jest w tych trzech korpusach odstawionych na bok. No ale z tamtych korpusów one wszystkie chyba na tym obsiadły, co? Nie. Na tym obsiadają pszczoły, które wracają z pola. A na polu jeszcze mam trochę paseli, która jeszcze żyje. Bardzo blisko jest 12 hektarów paseli. A facela to jaki to będzie miód? Facelia to jest bardzo delikatny miód, jasnego koloru, nie będący takim miodem ostrym, no i drapiącym troszeczkę, tak jak rzepak. Jest to typowy, delikatny miód uwielbiany przez dzieci. Później krystalizujący, późno krystalizujący przez w czasie. No twój siostrzeniec, a mój Michał już jeden słoik zjadł tego miodu. Nie, Michał, przepraszam, ja mam mój Juliusz. Następna ramka z pierzgą na dole. Jest w tym momencie, jeżeli to możliwe, proszę moich przyjaciół, żeby mnie wysłuchali i uwierzyli. Nie zostawiajcie, koledzy, pszczół na jednym korpusie. Czy to będzie wielkopolski, czy tym bardziej ostrowski. Tą pracą udowadnia się, że matka nie ma miejsca do czerwienia. To, co teraz z moim synem pokazujemy, to jest obraz tego, że to jest wszystko zapełnione pierzgą. Tu matka się nie może rozwijać i po pierwsze mamy 100% rójkę. Które te pszczoły, gdyby były na jednym korpusie, miałyby niewielkie szanse na przezimowanie, ponieważ tu nie byłoby potomstwa, bo matka nie może wychować potomstwa, jeżeli nie ma komórek do czerwienia. Proszę, kolejna ramka wypełniona pierzgą. Tu matka nie ma gdzie złożyć jajeczka. Aż cud, że jeszcze mnie żadna nie urządliła. A dlaczego cię ma pszczoła urządzić? A dlaczego ma żądło? Kiedy nasze pszczoły mają dobrostan, żadnej chemii, nie ulegam presji kolegów, żeby wycinać chwasty do ciebie, trzy strawniki. Tu pszczoła naokoło ma coś do kwitnienia, no, Panie Boże kochani. Co komu przeszkadza o ta roślinka, którą za chwilę proszę syna, żeby ją tu sfilmował. Proszę kolegów, to jest lek. Mój się nazywa koń śliska. Kto jest pszczelarzem, to wie, do czego Mirosław Dąbrowski używa tej rośliny. I dlatego jej nie śni. Te pszczoły sprowadził do Ciechanowa właściciel rafetu, pszczelarz,
Zresztą Petri Polski. Przyjęliśmy to te pszczoły dość sceptycznie, jednakże ja zaryzykowałem i od matki reprodukcyjnej zazimowałem 12 sztuk matek zapłonionych w moich pasiekach. No i no, miałem to szczęście, że to, co się zapłodniło i przezimowało, okazało się rodzinami no, nazywanymi w naszej parze pszczelarskiej wybitnymi. Nie mam ani jednej matki, która by w tym sezonie 23 po pożytku majowym dała mniej jak 30 kg. Rekordowa obdarzyła mnie 48 kg. Pszczoła z Rumunii AD54. Ten film kieruję do tych wszystkich moich kolegów, którzy nie do końca wierzą w moje tezy, żeby nie zimować pszczół na jednym korpusie i pozwalać na rozwój wiosenny też na jednym korpusie. To, co pokazuję w tym korpusie najniższym, udowadnia, że na 10 ramek dwie były z pierzgą i z miodem, pozostałe były wszystkie z pierzgą. No może wolnych komórek, które by mogła matka zaszerwić, było około 5%. I w tym momencie nie mamy siły pszczół na pożytek lipowy i nie mamy żadnych, ale to żadnych szans na przezimowanie takiej rodziny. Bo jeżeli chcemy tą rodzinę przezimować, to musimy z innych rodzin wziąć co najmniej 8 ramek szczerwiu, a inaczej ten sezon kończymy. Nie będę nazwisk wymieniał, ale mam ciechanowie kolegów, którzy wiedzą, do kogo ja to kieruję. Chcę w ten sposób udowodnić, że róbcie chłopaki tego. Wkładam tegoroczne odbudowane przez ciebie ramki i pierzgę. Gniazdo będzie wstępnie ułożone na zimę, czyli dwa korpusy młodą, odbudowaną u ciebie węża, na to krata i w tej okolicy sezon, jeżeli chodzi o miodobranie, jest zakończony, pomimo tego, że bardzo, bardzo blisko jest 12 hektarów parceli, ale ta parcelia jest już praktycznie martwa. Bo nawet deszcze, które były tutaj 2 dni temu, no już jej nie ożywią.
jest możliwe, bo jest to okolica, gdzie w ubiegłym roku no było 10 hektarów słonecznika. Ale w ubiegłym roku też słonecznik nektarował tylko 4 dni, a potem było sucho i praktycznie to, co było już do zbioru, to miało nie więcej jak 12 cm średnicy. Czyli praktycznie to też był słonecznik no, umierający na polach. Coś na sam koniec chcesz powiedzieć? Zrobiliśmy typiebie pierwszy korpus złożony na zimę. Ten korpus to będą ramki już po miodobraniu. W tej chwili już poza firmem będzie obróbka ramek w miodziarni. Zobaczymy, jak wyglądają ramki w korpusie drugim od dennicy. I o dziwo, ja tu nie widzę czerwiu. Chociaż pszczoły się zachowują bardzo spoko. Gdzie jest matka? No właśnie, dobre pytanie, gdzie jest matka? Ona powinna być tutaj w tym korpusie? Ona powinna być tutaj w tym korpusie. Jeszcze jakby się udało matkę na koniec pokazać, to byłoby fajnie. Ona powinna być w tym korpusie, ale ona na pewno poszła w dół. Natomiast nie widzę czerwi. Czyli praktycznie ta rodzina całkowicie matkę ograniczyła w czerwieniu. I będę miał problemy z zazimowaniem tejże rodziny. Jeszcze dzisiaj... Bo nie będzie młodych, tak? Tak. Jeszcze dzisiaj włożę im ramkę z larwami kontrolnie u ciebie, bo ja nie mam najmniejszej szansy, żeby matkę zobaczyć w trzech korpusach całkowicie zalanym. To jest drugi korpus w tej chwili, w którym jest tylko miód. Tu nie ma śladu czerwi. Tam ale, jaką dziurę ale... by zrobiły. Pokaż ten ostatni. Nie ten, następny. Ostatni. A, bo tam taka dziura jest śmieszna zrobiona. Zaraz zobaczymy, cóż to jest. Może tam się matka schowała. Nie. Zobaczymy, cóż to jest. Tak zwana dziura. No, my innym trochę językiem rozmawiamy. Ta dziura to było to, że tu był otwór. Wentylacyjny. Aha. To taką wentylację do ula sobie zrobiły. Który pszczoły całkowicie zalepiły kitem. Tu nie ma otworu. Aha, ale tutaj zostawiły. A dopóki miały ten otwór, to tak zawsze wyglądają pierwsze ramki przy otworze. Ale on teraz jest zalepiony propolisem całkowicie. No dobra, jakieś ostatnie zdanie? No... W ostatnim zdaniu powiem tak. Nie widzę tutaj śladu przy ciebie matki. Muszę poszukać przy ciebie. A na pewno zaraz dam z innego ula ramkę z jajkami, z larwami, żeby podjąć decyzję. Oczywiście mam matki w ulikach weselnych, które tutaj w tej pasiece widać. I one tam stoją. Na obrzeżach, gdzie kiedyś był silos, na kiszonkę. Także matki posiadam. Jeżeli będzie taka potrzeba, to one matkę otrzymają. No dobra, to dziękujemy za wizytę w pasiece Mirosława Dąbrowskiego.
z czasem może będziemy nagrywać kolejne odcinki. Na razie, cześć.